Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że święto upłynęły Wam przepięknie. My jeszcze jesteśmy w drugim dniu świąt. Właśnie wybraliśmy się tutaj w bardzo ładne miejsce, korzystając z przepięknej pogody. Nasze święta są spokojne, tak sobie troszkę odpoczywamy, relaksujemy się po trudnych momentach, no i też korzystamy z tej pięknej pogody, bo naprawdę w tym roku się wszystko udało. A my jesteśmy dzisiaj na terenie Zamku Topacz, to jest blisko nas, miejsce, gdzie jest pięknie, słonecznie, dużo kwiatów, sporo ludzi, ale tu jest mnóstwo też takich ustronnych miejsc, że też można sobie tutaj całą grupką spokojnie się przejść. Właśnie reszta poszła jeszcze do samochodów po kocyk, po koce, bo być może sobie jeszcze rozłożymy gdzieś tutaj dalej piknik. A my sobie teraz idziemy taką alejką wzdłuż rzeki, czy takiego właściwie kanału dopływu. No i tutaj jest jeszcze takie maleńkie jeziorko, właściwie to staw wykopany. Ptaki śpiewają, słoneczko świeci. Relaks maksymalny. Chodziliśmy, zobaczcie, gdzie trafiliśmy. Spółdzielczy dom handlowy, a tak naprawdę wystawa bardzo zróżnicowana. Kto miał kiedyś takie radio? Ja pamiętam, że w moim domu jeszcze było. Był też taki odtwarzacz. Słuchało się tych bajek na tym. No i nasza pierwsza pralka dokładnie tak wyglądała, automatyczna. Idziemy zobaczyć dalej. Tu się, jak tylko się da, z tym moim aparatem, żeby oddać kolor, bo chcę Wam pokazać garnitur, jaki kupiłam ostatnio, jeszcze nowiutki, dosłownie przed chwileczką oderwałam metkę, ale to jeszcze nie jest ten kolor, prawie, tylko że ten na żywo jest taki bardziej soczysty, ciemny, ale soczysty, ładna zieleń. O, coś podobnego jak mój taki długi płaszcz zielony, tutaj też mam, bardzo podobny kolorystycznie. I to jest garnitur Zary, ale do kupienia dół i góra osobno. Marynarka jest z zewnątrz poliestrowa, ale podszewka w środku jest z wiskozy. Bardzo ładny materiał, nie sprawia wrażenia takiego, wiecie, nieprzyjemnego poliestru. Spodnie są z poliestru, akurat jeżeli chodzi o spodnie, to dobrze. Były jeszcze garnitury w kolorze czerwonym. Spodnie były też takie szerokie, za chwileczkę Wam pokażę, bo przymierzę, chociaż pamiętajcie, że dzisiaj jest wieczór, drugi dzień świąt, więc mierzenie czegokolwiek jest trochę ryzykowne, no ale okej. Czerwone jeszcze były, spodnie były też takie szerokie, o bardzo podobnym kroju,
ale tam była marynarka krótsza i to dla mojej figury nie wyglądało dobrze, ale warto zobaczyć. A i jeszcze ten, który ja w tej chwili pokazuję Wam zielony, to jeszcze był w kolorze takiego niebieskiego, błękit paryski, chyba tak to mogę najbliżej określić, więc warto do Zary też zaglądnąć. No i tak wygląda całe szerokie spodnie. Jak tutaj widać, one są dość takie wysokie, ale nie za wysokie, więc to jest całkiem okej. Dość też luźne, marynarka zapinana na jeden guzik. Bardzo fajnie się w niej czuję, tak naprawdę na luzie, także myślę, że będę też często nosiła. No i tu troszkę w przybliżeniu, prawie to jest ten kolor, ale też żeby zobaczyć, jaki to jest materiał, tutaj chciałam pokazać. Na pewno pojawi się jeszcze nieraz w różnych stylizacjach. Miałam Wam opowiedzieć o tym, jak sprawdziły mi się nowe kosmetyki do włosów i zaraz to zrobię przy okazji, jak już spotkamy się twarzą w twarz, ale tam jeszcze dołączona była też taka gumka. Gumka, którą zaraz zaanektowało moje dziecko. Ona ma włosy długie, zresztą kolorystycznie też pięknie pasuje. Ale przy okazji jeszcze zobaczyłam, przeczytałam sobie, co to w ogóle jest za gumka, co to jest za firma, skąd się ona wzięła. To jest Coco World. Myślę, że warto w ogóle sobie zwrócić uwagę też na tą firmę, ponieważ tam nie tylko są tego typu rzeczy, tam są też ubrania, a ubrania są razem z certyfikatami Fairtrade, Ecotex, czyli właśnie te takie certyfikaty mówiące o tym, że są to ekologiczne uprawy, są to ekologiczne materiały i ta akurat gumeczka scrunchy jest ze ścinków poprodukcyjnych, czyli mamy tutaj już zero waste, bardzo, bardzo ważna rzecz dla naszej planety. Jest też certyfikat Ecotex Standard 100. Materiał to bawełna organiczna, no i też warto zauważyć, że uszyta w Polsce. Także strona Coco World można też sobie zobaczyć i zachęcam Was też do sprawdzenia oferty na stronie Cosibella. W ogóle wszystkie linki, wszystkie informacje o produktach będą w opisie filmu, także tam sobie też zerknijcie. Jeszcze informacja od mojego dziecka, no bo ja tutaj tego nie mogłam testować, mam za krótkie włosy, ale ładnie można dwa razy zawinąć, dobrze się trzyma i się nie suwa. Także przekazuję dla długowłosych moich widzek. No i chciałoby się rzec święta, święta i po świętach. Ja mam dosłownie jeszcze kilka godzin dzisiejszego świętowania. A spotkałam się tutaj z Wami przede wszystkim, żeby pokazać Wam i powiedzieć Wam, jak sprawdzają mi się na razie te kosmetyki do włosów, które dostałam wcześniej w paczce. Pokazywałam też, robiłam taki szybki unboxing tej paczki. No i tutaj już mogę powiedzieć, że już mniej więcej wiem po tych dwóch tygodniach, jak wszystko wygląda. Na początku od razu Wam pokażę, bo tutaj było o to, było to. Tutaj był szampon Date with Exfoliate i to był szampon enzymatyczny. I jak go wyjmowałam z paczki, to powiedziałam, ciekawe, dlaczego teraz przysłali, skoro ja już ten szampon mam taki i ja już go tutaj używam, czy to jest jakaś nowość. Nowością nie jest sam szampon, nowością jest pojemność tego szamponu. Mianowicie Hair Try jest teraz właśnie w takiej mniejszej pojemności i to jest super pomysł, jeżeli chodzi właśnie o ten szampon. Szampon enzymatyczny. Enzymatyczne szampony, one są oczyszczające, czyli na przykład jak na włosach mamy różne substancje do stylizacji włosów, no to co jakiś czas trzeba to wszystko usunąć. Ale ja na przykład zauważyłam po moich włosach i myślę, że większość z nas może mieć taką samą sytuację, że nie można tego robić zbyt często, ponieważ wtedy faktycznie możemy tutaj, gdybyśmy stosowali do codziennego dnia, nawet w najgorszym przypadku uszkodzić sobie włosy, a na pewno Hair Try tego nie chce, bo przypominam, że hasłem marki Hair Try jest pielęgnuj włosy z głową i rzeczywiście ma to i znaczenie przenośne, i znaczenie takie rzeczywiste, ponieważ to są kosmetyki do włosów i do skóry głowy, wszystko się razem łączy, jeżeli chodzi o kondycję naszych włosów. No i właśnie, o ile szampon nawilżający ja stosuję praktycznie codziennie, no bo prawie codziennie, albo co dwa dni najwyżej myję włosy, tak tutaj stosuję go rzadziej, tak raz na tydzień, nawet troszeczkę jeszcze rzadziej. Ja dużo kosmetyków do stylizacji włosów nie używam, więc u mnie nie ma takiej potrzeby, więc po prostu to jest bardziej ekonomiczne, bo zużyjemy ten szampon też po jakimś czasie, no już nie musimy mieć tej takiej dużej, wielkiej butli.
więc fajne faktycznie fajna rzecz. I tutaj mam też ciekawą odżywkę. To jest odżywka Everyone, Everyday. No i tak jak tutaj sama nazwa wskazuje, to jest odżywka dla każdego codzienna, ponieważ to jest odżywka emolientowo humektantowa. Tak krótko mówiąc, my potrzebujemy dla naszych włosów protein, emolientów i humektantów. Różnie jest tutaj, jeśli chodzi o częstość stosowania tych substancji, ale ogólnie przyjmuje się, że stosujemy najczęściej emolienty i humektanty, a proteiny to tak już rzadko, żeby tych włosów jeszcze nie przeproteinować. No i tutaj rzeczywiście pomysł z tymi emolientami i właśnie humektantami w jednym jest świetny, bo wtedy nie musimy zastanawiać się, czy więcej humektantów, czy więcej takich substancji natłuszczających, czyli właśnie emolientów. Tutaj mamy to dwa w jednym. Stąd też odżywka ta jest przeznaczona do takiej codziennej pielęgnacji włosów. No i dla każdego, bo tak naprawdę tutaj mamy tam taką równowagę emolientowo-proteinową. Jeśli chodzi o składniki, to mamy tutaj na przykład olej z nasion brokuła i ten olej z nasion brokuła jest emolientem. Jest on odpowiedni do każdej porowatości włosów. Działa on tak jak silikon, ale taki naturalny silikon, czyli nie obciąża włosów, ale nam je wygładza, powoduje, że one wyglądają bardziej błyszczące. Mamy też estrych oleju jojoba. One ułatwiają rozczesywanie, ten olej w ogóle ułatwia rozczesywanie, ale nie tylko, bo także chroni nasz kolor przed wyblaknięciem, to jest bardzo ważne dla włosów farbowanych szczególnie, no i także chroni nasze włosy przed wysoką temperaturą, na przykład podczas suszenia włosów. No i mamy tu świetny humektant, czyli pantenol, sprawdzony składnik, który wzmacnia włosy, odbudowuje je, chroni je, także wszystko razem właśnie stanowi takie kombo, które myślę, że przyczyni się do dobrego stanu naszych włosów, niezależnie od tego, jakie one są. No i kolejna, trzecia rzecz, którą też testowałam, Who is She, czyli taka odżywka. Ja tu zastanawiałam się, jak wyjmowałam z paczki, co to jest ta lamelarna woda. W tej chwili już wiem, doedukowałam się, także już nie muszę zadawać sobie pytanie Who is She, właściwie Who is it. I teraz ta odżywka ma działanie przede wszystkim intensywnie wygładzające, dodające blasku i takiej miękkości. Konsystencja jest płynna, kiedy ją nałożymy na włosy, to ona nam się zmienia w taką emulsję. I tę emulsję pozostawiamy na włosach przez jakiś czas i potem po prostu sobie spłukujemy i możemy już dalej włosy układać, suszyć, czy tam co innego jeszcze chcemy tutaj zrobić. Odżywka nam w ogóle bardzo też ułatwia rozczesywanie włosów, stylizację, nie obciąża włosów, to jest też bardzo ważne. Dodaje blasku włosom i możemy zastosować do różnych włosów, między innymi włosów na przykład puszących się, na przykład przesuszonych, właśnie takich włosów, które potrzebują takiego wyraźnego jeszcze odżywienia i wygładzenia. Daje ona taki efekt bankietowy, czyli mam takie wrażenie, że od razu tak naprawdę po zastosowaniu odżywki te włosy wyglądają po prostu już lepiej, także można stosować ją także przed jakimiś takimi większymi wyjściami. Ja tę odżywkę stosowałam na moje włosy, ale od razu powiem, że myłam je wczoraj po południu, także one są umyte dzień wcześniej. No i wiecie, one tutaj przy okazji dzisiaj były poddane jeszcze pod działanie wiatru, słońca i tak dalej. Wcześniej no spałam na nich, także też tutaj nie śpię na wałkach i jakoś to specjalnie po czasu nie uważam. I wydaje mi się, że one cały czas wyglądają rzeczywiście całkiem fajnie, całkiem dobrze, także to też jest na pewno korzyść tej odżywki. Także zdecydowanie do tej odżywki Was zachęcam. A zachęcam Was także, jeżeli ktoś nie ogląda jeszcze albo ktoś tam jeszcze nie zawitał i nie wie, do kanału Beauty Talks, tam jest, już pojawiło się kilka filmików z moim udziałem. To są filmiki kosmetyczne i muszę Wam przyznać, że tutaj bardzo podeszłam konkretnie do przygotowania się do tych filmików. Jak wiecie, na kanale jestem już od wielu lat i tak naprawdę moja pielęgnacja skóry, ciała, włosów bardzo mocno się zmieniła od kiedy właśnie na ten kanał trafiłam, ponieważ żeby przekazywać Wam jakiekolwiek informacje, no to ja te informacje muszę mieć sprawdzone, tak? Czyli samo to, że ja wypróbowałam na sobie na przykład kurację peptydową, retinolową, czy tam różne jeszcze inne działania, było poprzedzone tym, że ja przede wszystkim bardzo wiele rzeczy oglądałam, słuchałam,
ale też czytałam, czyli udało mi się przebić do różnych artykułów naukowych, czy to z zakresu kosmetologii, czy też z zakresu nawet biotechnologii. Próbowałam sobie to wszystko gdzieś tam wyłuskać i polskich, i zagranicznych. Stąd też tę wiedzę, którą mam, stosuję przede wszystkim do mojej pielęgnacji, no bo o to mi przede wszystkim tutaj chodziło, ale także gdzieś tam przy okazji, nie mając papierka kosmetologa, czy też tutaj na przykład właśnie osoby, która zajmuje się takim upiększaniem, myślę, że dla siebie mogę to mieć, a dla Was mogę przekazać to tylko na tym etapie, w którym ja używam, czyli absolutnie na przykład nie pokusiłabym się o to, żeby dawać komuś rady na przykład do walki z trądzikiem, czy jakimiś tutaj jeszcze innymi zmianami na twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o prewencję, jeżeli chodzi o takie polepszenie wyglądu naszej skóry w dojrzałym wieku, no bo przede wszystkim oczywiście to wszystko czytam pod kątem dojrzałego wieku, bo to mnie najbardziej interesuje, przyznaję, myślę, że mogę gdzieś tam przy okazji jeszcze polecać. Mój kanał tutaj jest kanałem takim lifestyle'owym, czyli ja Wam tu pokazuję wszystko, to moje życie, moją zabawę modą, moje gotowanie, moje wycieczki, moje problemy dnia codziennego, moje jakieś tam rozkminy życiowe dotyczące życia i różnych jego aspektów. Natomiast też przejawiają tu się treści kosmetyczne, a na Biotitox możecie zobaczyć przede wszystkim właśnie mnie w tej bardziej takiej kosmetycznym aspekcie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że święta były dla Was dobre, a teraz ruszamy już z tym nowym czasem. Cieszymy się kwietniem, potem cieszymy się majem, bo tak naprawdę przyroda jest najpiękniejsza w tych miesiącach, także ruszamy przed siebie i z uśmiechem na ustach bierzemy to, co dalej nam przyniesie los. Do zobaczenia w następnym vlogu.